Witajcie wszyscy. Mam nadzieję, że nas słychać. Bardzo proszę, postawcie plusiki, jeżeli słyszycie. Słyszy Zuza, słyszy Aleksandra i Adrianna, Joasia. Super, same plusiki. Cieszę się ogromnie. Mimo, że zdjęcie Marii widzicie tutaj na ekranie, to jeszcze do Was z tej strony nadaje Patrycja Minic, dlatego że chciałam Was wszystkich bardzo, bardzo gorąco przywitać w środowy wieczór. Punktualnie rozpoczynamy spotkanie produktowe, a dzisiaj wyjątkowe spotkanie, dlatego że poprowadzi je wyjątkowa osoba. Osoba skarbnica wiedzy, jeżeli chodzi o produkty Yandere, wszystkie, które trafiają do nas w nasze ręce, skrupulatnie analizuje i rozpatrza pod względem składów, pod względem tego, jakie mają zastosowanie. Osoba, która jest z nami od samego początku, nasz najwyższy sponsor, szafirowy dyrektor Maria Mularczyk. Moi drodzy, mam nadzieję, że jesteście gotowi, że jesteście przygotowani, macie kartki, długopisy, bo dzisiaj dowiemy się o nowościach. Dzisiaj dowiemy się o tych produktach, które dopiero do nas dotarły i jak prawidłowo je polecić, szczególną uwagę w ich rekomendacji. Ja w tej chwili oddaję głos Marii Mularczyk i ja się dołączam, przekazuję mikrofon. Zapraszam Cię, Maria. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie i proszę potwierdzić, czy mnie słychać. Widzimy plusiki, możemy zaczynać, Maria. Okej. Rozpocznę, bo podzielenia się z Państwem swoją refleksją, a mianowicie od dłuższego czasu ogromną radość sprawia mi fakt, że to, co mówimy często o firmie Yandere, że pomimo, że większość produktów jest oparta na starych recepturach, ich składy, to i tak firma nadąża, wręcz wyprzedza główne trendy kosmetyczne w Europie, to często ludzie przymykali na to oko i tak kiwali z niedowierzaniem głową. Okazuje się, że po raz kolejny potwierdzają się moje słowa, czyli kilka miesięcy temu, jak wprowadzona została linia dr Taiga, mówiłam o innowacyjnym rozwiązaniu, jakim jest wprowadzenie argininy do pasty w miejsce fluoru. No, nie wszyscy docenili ten fakt, a dzisiaj wiele firm właśnie składnikiem past firm, które zajmują się tylko tą stroną produkcji, czyli pasty i wszystko związane z higieną jamy ustnej, właśnie tą rewelację ogłaszają. Podobnie z wybielaniem za pomocą węgla aktywnego. Także kochani, to co mówimy, to nie jest mówione na wyrost, to się sprawdza w życiu. I fajną satysfakcję powinien sprawiać nam fakt, że wyprzedzamy o wiele miesięcy, czasami pierwsze produkty, które wyprzedzały rynki europejskie z nowinkami, to było półtora roku z wyprzedzeniem. Teraz jest to mniejszy czasokres, ale i tak ponad, sporo ponad pół roku. I tak ogromna satysfakcja i proszę Was, dzielcie się tym też ze swoimi klientami i znajomymi, bo to jakby dodaje powagi firmie i podkreśla jej osiągnięcia. Dzisiaj omówię dla Was nowości, z tym, że do kilku produktów powrócę. Powrócę po to, żeby raz, że wiążą się z niektóre z tymi, które doszły w ostatnim czasie, ale także powrócę na zasadzie delikatnej powtórki i pozostawienia, tak jak to mówi Mirek, nasz główny lider, wizji dotyczącej produktu. Czyli co warto o nim wspomnieć, jak szybko chcemy podkreślić jego albo zastosowanie, albo jego unikatowość. Rozpocznę od maski z jeżowca i to nie bez kozery od niej, dlatego że pojawił się w ostatnim czasie produkt towarzyszący z tej samej linii.
oparty właśnie na wyciągu unikatowym, a bardzo bogatym i regenerującym z jeżowca. Pierwszym produktem z tej linii, jaki pojawił się, jest maska z jeżowca, działająca spektakularnie na trzech poziomach, czyli liftingowanie, silna i szybka regeneracja oraz odżywianie, które przekłada się też na kolory skóry i zdjęcie stresu oksydacyjnego, czyli takie działanie antystresowe na skórę. Jeżeli chodzi o tą masę, to silne nawilżanie zawdzięcza przede wszystkim zawartości alg morskich, które świetnie rewitalizują i przeprowadzają detoksykację skóry. Oraz oczywiście głębokie nawilżanie, wygładzanie i pobudzanie produkcji kolagenu. Wiąże się to też z uelastycznieniem skóry, która uległa odwodnieniu. Najistotniejszym elementem tej maski jest oczywiście kawior, czyli ikra z jeżowca, która, drodzy Państwo, jest najlepszym źródłem omegi 3, która sprawia, że skóra staje się jędrna, gładka, elastyczna, ale także ten wyciąg z jeżowca jest dostawcą wielu mikroelementów, takich unikatowych jak cynk, jod, magnez, no i przede wszystkim dużej dawki witamin. Witamin młodości, w tym witaminy A w postaci retinolu, witaminy E jako silnego antyoksydantu oraz witamin z grupy B, które świetnie działają antystresowo na skórę, zdejmują napięcie powierzchniowe ze skóry. Jeżeli chodzi o jeżowca, to niesamowita dawka witaminy A w postaci czynnego, aktywnego retinolu, którego jest w jeżowcu 20 razy, drodzy Państwo, więcej niż w żelczeniu, który znany jest z tego, że jest korzeniem życia, śmiertelności, zdrowia, urody. Ale tutaj mamy, drodzy Państwo, jego jeszcze 20 razy więcej. Czyli jeżeli chodzi o tą maskę, to jest ona dostawcą dzięki ekstraktowi z jeżowca pełnej rewitalizacji i reminalizacji naszej skóry i oraz jego detoks. Dla kogo przeznaczymy tą maskę? O tej porze roku dla każdego, ponieważ zwykle skóra jest odwodniona po zimie, przy ogrzewaniu, brak jej elastyczności, wymaga rewitalizacji i poprawy koloru, czyli praktycznie dla każdego o tej porze roku. I warto po nią sięgnąć po to, żeby podczas przesilenia tego wiosennego dostarczyć skórze brakujących składników. Nowością natomiast jest ciągle gorąco, ma już też przez Państwa testowaną, jeżeli nie, to radzę to natychmiast zrobić, jest serum. Serum hialuronowe oparte również na ekstrakcie z jeżowca. Rola serum, wiadomo, polega na tym, żeby odmłodzić ewidentnie skórę i zrobić to szybko. Jeżeli chodzi o serum z jeżowcem firmy, jest ono wytworzone na bazie najnowszych odkryć biotechnologicznych w zakresie organizmów morskich. Jest to przede wszystkim intensywna formuła nawilżania głębokiego i ma wpływ na spłycenie zmarszczek. Wiem, co mogą powiedzieć w tej chwili niektóre osoby. O tej porze na rynku pojawia się zwykle bardzo dużo środków silnie nawilżających, bardzo intensywnie. Moi drodzy, przed chwilą zauważyłam, że przerywa, tak? A czy teraz mnie dobrze słychać? Postawcie proszę plusiki, jeżeli cisza. O, jest dużo plusików, więc wracamy. Być może chwilowo gdzieś tam nastąpiło przerwanie. Już wracamy do Was, ja już oddaję głos Marii. Możemy, Marii. Możemy.
Tak, wracamy do tematu. Wspomniałam o tym, że produkt w postaci serum hialuronowego to nie tylko kwas hialuronowy, ale także czynniki, które pozwalają wodę dostarczaną w tym produkcie, w tej skórze związać i zatrzymać. Zatrzymać, ponieważ możliwe jest uszczelnienie warstwy rogowej dzięki omega-3 i lipidom zawartym w wyciągu z jeżowca. Pantenol, doskonałe działanie łagodzące, dodatkowo w tym produkcie i oczar wirgiński, który ma świetne działanie pod kątem poprawienia wyglądu, kolorytu skóry, zdjęcia obrzęków, ponieważ ma wpływ na usprawnienie krążenia limfy, czyli i zapobiegania odkładania się produktów końcowych, przemiany materii. Świetnie też wygładza i napina i zmiękcza naszą skórę. Skład naprawdę bardzo aktywny i bardzo przez to efektywny. Myślę, że to te osoby, które sięgnęły po ten produkt, z całym przekonaniem będą go polecały następnym osobom. Pamiętajmy o jednym, że to serum rzadko może być traktowane jako krem podstawowy. Jest ono jakby krokiem wstępnym do codziennej pielęgnacji, czyli tak naprawdę podkładem pod nasz krem, szczególnie jeżeli mówimy o pielęgnacji skóry przesuszonej, skóry dojrzałej albo skóry zniszczonej, czy źle pielęgnowanej albo niewłaściwie, bądź związana jest czasami zniszczenie skóry związane jest też z używkami albo zażywanymi lekarstwami. Czyli produkt, który w tej chwili możemy z całym przekonaniem polecić każdemu, żeby uzupełnić niedobory nawilżenia po zimie i po tym, co zrobiło się z naszą skórą poprzez ogrzewanie i różnicę temperatur. Myślę, że jeżeli chodzi o serum, to wszystko. Na chwilę wrócę do dwóch masek, które pojawiły się, a również mają świetne działanie nawilżające i wpływają na poprawę kolorytu skóry. Są to maski, jedna oparta na ekstrakcie z aloesu, druga z ogórka. Bardzo zbliżone w składzie, a niesamowite pod względem tego, że zawierają kwas hialuronowy, perłę, mówię tutaj o masce z ogórka, zawierają perłę naturalną, która jest świetnym filtrem naturalnym, co też nie jest bez znaczenia w tej chwili, bo słońce już zaczyna trochę operować. I też świetnie działa rozświetlająco na skórę, no i antyrodnikowo. Zawarta maska betaina z buraka cukrowego świetnie zatrzymuje wodę w skórze i tutaj znowu zwracam uwagę na to, że poza nawilżaniem jest czynnik, który pozwala tą wodę w skórze zatrzymać na dłużej. Obie zawierają portulakę, jak wszystkie maski zresztą z linii Beauty, co daje dużą gwarancję antyuczelalności, ponieważ jest to ekstrakt, który bogaty jest w wapno, a wapno działa antyalergicznie, no i także świetnie wpływa na regenerację skóry. Aloe, znamy jego działanie, działa nawilżająco i łagodzące. To nas istotne po zimie i no, sprawia, że skóra wygląda młodo i jest jednobarwna, że tak powiem. Jeżeli chodzi o maskę z aloesem, nie zawiera perły w składzie, czyli będzie to maska skierowana do osób, które mają problemy ze skórą w sensie nadprodukcji tłuszczu,
dlatego że Aloes działa trochę jak taki bioregulator, a silnie nawilża, co wpływa na poprawienie kolorytu skóry tłustej, przetłuszczającej się albo mieszanej. Co jest niesamowite w tych maskach, a mianowicie to, że mają wymieniony glikol syntetyczny, czyli alkohol, który jest potrzebny do tego, żeby rozpuścić składniki pochodzenia roślinnego, trudno rozpuszczalne w wodzie, żeby rozpuścić je i umieścić w produkcie czy w emulsji, jest zastąpiony propenadiolem. I propenadiol też się tym chwali i myślę, że warto to podkreślać, bo jest to dowód na to, że firma zmienia się dla nas. Jest to roślinny glikol, który zastępuje syntetyczny, często zaliczany przez ludzi, klientów do tak zwanych składników kontrowersyjnych. Mamy propanediol, czyli alkohol potrzebny do tego, żeby rozpuścić ekstrakty trudno rozpuszczalne w emulsji i jest zastąpiony właśnie produktem naturalnym pochodzenia roślinnego. Chwalmy się tym, pamiętajmy o tym. Jest to też istotna informacja dla osób, które muszą ze względów alergicznych glikol wyeliminować w swoich produktach, a często glikol jest zwyczajnie potrzebny w produktach naturalnych po to, żeby mogły w nich zafunkcjonować trudno rozpuszczalne ekstrakty, których w firmie Kiandę nie brakuje. Kolejny produkt z tych nowych, albo z przypomnianych, albo o zmienionym składzie po powrocie jest maska złuszczająca na bazie aloesu. Maska złuszczająca do twarzy na bazie aloesu. Idealna dla osób ze skórą skłonną do zanieczyszczeń, tłustą albo taką skłonną do przetłuszczania się z rozszerzonymi wyraźnie porami, także do cery mieszanej, ale takiej, która też wymaga liftingu albo nie wymaga, oczekujemy, klient oczekuje, czy spodziewa się, żeby zadziałała również liftingująco, do takiej, która ma problemy ze stanami zapalnymi. Ta maska działa również peelingująco, czyli złuszczająco, przez to oczyszczająco, dzięki aloesowi łagodząco, nawilża i goi, bo tak właśnie działa aloes. Goi stany zapalne, wycisza je i nie pozwala na to, żeby się rozszerzały. Bardzo szerokie spektrum działania maski i działa ona na kilku z poziomach. Chciałabym, żebyśmy sobie jakby przypomnieli albo uświadomili, jak w wielu płaszczyznach działa albo może zadziałać aloe vera. Przede wszystkim niszczy bakterie chorobotwórcze. Jest rodzajem naturalnego antyseptyku. O tym, że nawilża, głęboko nawilża i regeneruje, już mówiliśmy. Ale nie mówiliśmy o jednym, że jest aloes jest doskonałym biostymulatorem, czyli działa bioregulacyjnie. Co to oznacza? To oznacza, że pomaga skórom, cerom mieszanym i tłustym przywrócić równowagę fizjologiczną. Co przez to rozumiemy? Że jest to rodzaj produktu, który będzie działał nawilżająco tam, gdzie trzeba nawilżyć, natłuszczająco tam, gdzie natłuścić. A przede wszystkim będzie pozwalał uporać się z antysepu. Wyjątkowość aloesu przede wszystkim polega na tym, że jest niemal identyczny identycznym produktem w pasowaniu się potrzeb ludzkiej skóry i organizmu. To właśnie ta bioregulacja, dostosowanie się do potrzeb skóry ludzkiej, zawiera bioenzymy, bo pytanie,
pytanie może tutaj paść następujące. No a gdzie to złuszczanie, prawda? Gdzie ta eksfoliacja? Mówimy, że ma, czyli co tak naprawdę ma w tej masce zadziałać złuszczająco, eksfoliująco naszą skórę? No otóż aloes jest dawcą enzymów, które bardzo delikatnie eksfoliują na skórę martwy, nadłuszczone i doprowadzają do takiego delikatnego peelingowania podczas zastosowania maski. Jest to maska typu peel-off, czyli ta maska nie nadaje się dla osób, które mają rozszerzone naczynka i w zasadzie tylko te osoby powinny zrezygnować z takiej maski. Wbrew te osób, jeżeli ma problemy, o których tutaj wspomnieliśmy ze swoją skórą, albo nie chce mieć takowych problemów, może spokojnie tą maskę zastosować. O tej porze roku jako silnie nawilżająca, liftingująca, poprawiająca kolor skóry jak najbardziej wskazana. Następny produkt. Jest to tonik dla dziewczyn z linii Intop, również na bazie aloesu. Tutaj dużo rzeczy na bazie aloesu, ale myślę, że warto je właśnie zebrać też w jakąś jedną sensowną całość po to, żeby wryło się nam w pamięć to, jak dużo możliwości ten cudowny ekstrakt ze sobą niesie. Lotion niebywały ze względu na szczególnie jeden poza aloesem, o którym za chwilę powiem, ale jest to też produkt skierowany do pielęgnacji cery tłustej, mieszanej, trądzikowej. Aloes pozwala uporać się z wieloma problemami takimi jak powodującym wywodzącym nadprodukcję sebum, w efekcie wywołujące trądzik. Ten tonik szczególnie działa na poziomie doskonałego oczyszczenia, zacieśnienia porów, zmniejszenia oleistości, czyli sebum, co w efekcie wiąże się z tym, że nie ma takiego świecenia, które jest charakterystyczne dla osób ze skórą tłustą bądź przetłuszczającą. Jeżeli chodzi o składnik unikatowy, o którym wspomniałam na samym początku, jest to, przepraszam, łyk herbaty, bo mi bardzo zaschło. Jest to niesamowity wyciąg. Chodzi tutaj o Candida bambicolae. To jest grzyb zawierający enzym zwany bambicolon. Niesamowicie skuteczny środek przeciwdrobnoustrojowy, który radzi sobie z bakteriami takimi, które wywołują trądzik, z tymi uporczywymi. Z wieloma sobie radzimy za pomocą prostych środków antybakteryjnych i antygrzybiczych. Bambicola ma szersze spektrum działania i skuteczniej rozprawia się z przyczynami powstania trądziku. Eliminuje niedoskonałości skóry i co najważniejsze, świetnie i naturalnie działa, nie wywołując skórze efektu jojo w postaci tego, że każde usunięcie nadmiaru sebum daje impuls skórze do tego, żeby produkowało jeszcze więcej. Tutaj jest naturalne, spokojny sposób, matuje, nie wywołując w skórze potrzeby wytwarzania sebum, które zostało jej jakby skradzione. Ten produkt, ekstrakt zwany Sofalian, jest to uzyskany dzięki najnowszym biotechnologiom. Tutaj znowu kłania się ponownie informacja na temat firmy Tiande, że opiera się w swoich produktach, w swojej ofercie.
Czyli podsumowując, to Nickelodeon z linii dla młodzieży Intop. Dwa składniki absolutnie unikatowe i bardzo skuteczne, a mianowicie enzym Bambicola z grzyba, pochodzący z grzyba, jeżeli chodzi o szerokie spektrum antybakteryjne, i matowanie skóry. I dodatkowo zawarte w produkcie drożdże, które zmniejszają przetłuszczenie się skóry, zmniejszają, zamykają częściowo pory, ale także świetnie pozwalają zwalczyć przebarwienia towarzyszące wyglądanym stanom zapalnym. No i także pozwalają walczyć z zaskórnikami. Tonik, który jest skuteczny, jeżeli chodzi o matowanie skóry. Wiem, że wiele młodych ludzi szuka takich produktów. Warto to podkreślać, bo skuteczność jego jest bardzo duża. Z tej linii pojawił się też produkt, już teraz króciutko. Jest to wkładka higieniczna. Innowacyjność polega tutaj na stosowaniu stawki ze srebrem koloidalnym. Mam nadzieję, że mnie też słychać i że te problemy w końcu przestaną istnieć, bo rzeczywiście utrudniają tak przekaz, jak i jest odbiór. Dobrze. Bardzo mi przykro. Jest dobrze, piszą wszyscy, że dobrze. Okej. Jeżeli chodzi o tą wkładkę, dlaczego jest ważna pochyleniu się nad nią, skorzystaniu z niej, poleceniu innym. Przede wszystkim ze względu na te mikrocząsteczki srebra, które mają korzystny wpływ na mikroflorę i zapobiegają występowaniu infekcji. Niszczą patogeny, czyli srebro koloidalne hamuje rozwój bakterii i grzybów, zabezpiecza antygrzybiczo i eliminuje przyczyny spędzenia stanów grzybiczych i wysuszaniu śluzówki. Przede wszystkim skutecznie niszczy struktury patogenów. Bardzo minimalnym stężeniu. No i chroni przed powtarzającymi się stanami grzybiczymi, co jest takie utrudniające życie i często skazuje ludzi na długie leczenie farmakologiczne. Czyli wkładka, która nie tylko daje komfort związany ze świeżością, nie tylko ochrona bielizny, ale przede wszystkim ochrona kobiety czy młodej dziewczyny. Wkładka higieniczna z anionami. Nie będę powtarzała wszystkiego, co na ten temat wiemy. Przede wszystkim mięso pieprzowe, olejek herbaciany i aniony zawarte w niej mają działanie, wiem, że nie powinniśmy używać słowa lecznicze, ale pomagające działanie terapeutyczne. Przede wszystkim z informacji, które uzyskuję od pani, wspomaganie wielu schorzeń ginekologicznych, likwidacja upławów, pomagają w nietrzymaniu moczu, poprawiają samopoczucie podczas okresu, łagodzą skutki klimakterium menopauzy, przyspieszają gojenie mikroran, otarć, likwidacja stanów zapalnych, stanów grzybiczych, a także pomoc w walce z mięśniakami, to tylko część z efektów, które daje dłuższe stosowanie. Działanie aminokulizacji nadmiaru gruntów, które jak wiemy rozregulowują pracę naszego organizmu i naszych organów. Przejdziemy do następnego produktu, jakim jest peeling tłuszczem węża. Przede wszystkim, no wiadomo, peeling, jego unikatowość, inność, innowacyjność polega głównie na tym, że zawiera, drodzy Państwo, aż 4 bioenzymy. No i rozpocznijmy.
od pełnego składu. Oczywiście krótko, bo nie o to chodzi, żeby tutaj uczyć się INSI na pamięć, ale chcę podkreślić ekstrakty, czyli albo źródła tych bioenzymów. Pierwszym będzie kwas soczewy, który świetnie nawilża i reguluje, pilnuje stoi na straży właściwego pH. Aminokwasy i kolagen regenerujący, zmiękczanie, salicylany, złuszczanie, wiadomo jak w każdym peelingu. Enzymy cytrynowe i kwas winny. Mają wszystkie podobne działania, czyli łagodna eksfoliacja, ale także stanie na straży właściwego pH skóry, czyli właściwego poziomu jej odporności również. No i też ogromnego wpływu na jej kolory, czyli chodzi tutaj o walkę z przebarwieniami. Wszystkie te cztery kwasy pełnią rolę bioenzymów peelingu. No i ten peeling jest przeznaczony do skóry suchej, przesuszonej, no i takiej, która ma przebarwienia, z którymi sobie skóra sama nie radzi. Czyli tutaj to działanie bioregulujące i świetnie rozświetlające taką skórę. Jeżeli chodzi o ten peeling, to głównie tutaj bym się skupiła na czterech bioenzymach, czyli małe stężenie, a wysoka skuteczność. Wykorzystana synergia działania po to, żeby zadziałać na czterech enzymach i jednocześnie na czterech poziomach. Czyli silne nawilżenie, walka z przebarwieniami, rozjaśnienie skóry, zmiękczenie skóry i doskonałe nawilżenie. Przechodzimy do następnego produktu. Też już krótko o nim, bo to jest wznowienie, tylko i wyłącznie wznowienie. I inność tego produktu przede wszystkim polega na tym, że jest wykorzystany tutaj naturalny detergent, jakim jest saponina albo jakim są saponiny. Jest tutaj wykorzystany do pozyskania saponin, czyli produktu detergentu, spinacza. Jest wykorzystany tak zwany bob mydlany indyjski z drzewa zwanego Sapinus mucorosi. Jest to tak zwany orzech mydlany. Ma właściwości spieniające, zmywające i piorące. Na czym polega innowacyjność tego produktu? Przede wszystkim doskonałe rozbicie tłuszczu. Świetny detoks dla owoców i warzyw, które możemy w tym płynie również oczyszczać. No i przede wszystkim zapewnienie rodzinie i sobie doskonałego oczyszczenia naszych naczyń, ale nie tylko, bo to jest tak zwany wielozadaniowy, myjemy nim wszystko. Wszystkie powierzchnie, z którymi mamy my kontakt, zwierzęta i dzieci, po to, żeby uniknąć różnych detergentów. Bardzo wydajny produkt, wielozadaniowiec, ale przede wszystkim tutaj najważniejsze jest to, że zastosowane są tutaj saponiny, które dają gwarancję no, pełnego zabezpieczenia, jeżeli chodzi o kontakt z detergentami chemicznymi. Czyli chroni nas przed tym, co może zostać na talerzu, który powinien być 40 razy przepłukany po to, żeby pozbyć się chemii, którą stosujemy do mycia naczyń i nie tylko. Następnym produktem, a właściwie zestawem produktów jest odżywka i szampon z nie linii, ale nazwany oparty na starożytnej recepturze. Tutaj są dwa jakby innowacyjne punkty, na które zwróciłabym uwagę przy prezentowaniu albo polecaniu tych produktów. Przede wszystkim to, że
że zastosowany jest niesamowity wyciąg z korzenia foti, czyli rdzestu wielokwiatowego, inaczej szowu zioła, który działa odmładzająco i silnie regenerująco na nasze włosy. Ale w obu przypadkach, czyli w szamponie i w odżywce, która jest nie tylko odżywką, bo to jest pierwszy produkt, gdzie balsam jest jednocześnie odżywką, o czym za chwilę, jest zastosowany unikatowy środek, ale bardzo skuteczny w formule wzmacniania, wzmocniony, formuła szamponu jest wzmocniona przez Kimbazor. Jest to taki bardzo silny składnik przeciwgrzybiczy ostatniej, dosłownie ostatniej generacji. Jeden z najskuteczniejszych środków przeciwgrzybiczych. Chodzi tutaj o szerokie zabezpieczenie przeciwgrzybicze przed grzybami, które powodują między innymi tworzenie łupieżu pstrego. Chodzi tutaj o dokładne oczyszczenie skóry głowy i zabezpieczenie przed tymi grzybami, przed którymi nie chronią nas inne środki, które używamy do pielęgnacji skóry głowy. Czyli Klimbazol jako dodatek w recepturze starożytnych Chin, który dodatkowo zwalcza swędzenie skóry głowy i zapobiega powstawaniu uporczywych łupieży. Bardzo delikatne, a w tej formule z wyciągiem z korzenia futi również zapobiegające przedwczesnemu siwieniu. Drugim, tak jak powiedziałam, dodatkowym innowacyjnym zawieszam się, przepraszam. Chodzi o to, że balsam jest jednocześnie odżywką. Nie mamy do tej pory i rzadko się spotyka na rynku coś takiego, co jednocześnie pielęgnuje skórę głowy i włosy. Wiadomo, odżywka dotyczy pielęgnacji włosów, czyli odżywka powoduje, że się dobrze rozczesują, że zamknięta jest łuska, że nie rozdwajają się końcówki i to jest właśnie to, co jest związane z samym włosem. Jeżeli chodzi o pielęgnację skóry głowy, to chodzi o to, żeby zadziałać antyłupieżowo, żeby była doskonała eksfoliacja skóry głowy, czyli oczyszczenie jej, żeby było odżywianie domacierzowe, do macierzy włosa, czyli do cebulkowe. I to właśnie zapewnia odżywko balsam, który w takiej formule jest tylko przy tym zestawie, czyli starożytnej receptury. Jeżeli chodzi o dodatki, które tutaj zabezpieczają przed plątaniem się włosów i nadają działaniu antystatycznym, to przede wszystkim jest dodatek naturalnego guaru. Włosom szczególnie po zimie przydaje się takie zamknięcie łuski i zabezpieczenie przed wysuszaniem. Bardzo ciekawy zestaw. Do tej pory nie mieliśmy produktów, które dbały o stan głowy, skóry głowy u osób, które miały problem z tak zwanym napadowym swędzeniem. Bardzo dużo osób wcześniej szukało takiego rozwiązania. Nareszcie je mamy. Dodatkowym, kolejnym produktem jest wkładka dla mężczyzn. Tutaj cała jakby magiczna wiedza, moc tych wkładek oparta jest na fitoncydach, które wkładki po prostu zawierają. Co to są fitoncydy? Przede wszystkim związki produkowane przez rośliny o silnym działaniu antybakteryjnym, przeciwpierwotniakowym i przeciwgrzybiczym. Mają przede wszystkim, jeżeli chodzi o dalszy skład, to na uwagę przede wszystkim zasługuje wyciąg z tarczycy bajkalskiej, zawierający w sobie tak zwaną bajkalinę,
która przede wszystkim działa antyzapalnie, doskonale zwalcza różne drobnoustroje, ma także zdolności, i to udowodnione naukowo, zdolności przeciwnowotworowe i stymuluje bardzo poważnie układ odpornościowy. Brytyjscy naukowcy ze specjalistami z Chińskiej Akademii Nauk uznają, czy uważają, czy już sprawdzili, jest to różnie podawane, że bajkalina może pomóc w leczeniu raka. Potwierdzają to już naukowe badania, na razie przeprowadzane na myszach, niemniej jednak efekty potwierdzone i potwierdzające działanie cyto, znaczy przede wszystkim cytostatyczne na kilka odmian nowotworów. Bardzo uważam ważna informacja. Bajkaliną zajmuje się wiele instytutów naukowych, no i jest wykorzystywany do walki z rakiem. Dalej, dalszy skład równie ciekawy, ale głównie chciałam nacisk położyć na bajkalinę i na traganka. Traganek również w medycynie chińskiej wspomaga kurację antynowotworowe. Czyli wszystko to, co jest potrzebne do tego, żeby pomóc w walce z, albo w profilaktyce, albo w walce z, albo w walce z czym? Z prostatą u mężczyzn, prawda? Bo po to ona jest, ta wkładka jakby skonstruowana, stworzona dla potrzeb mężczyzn, którzy coraz częściej borykają się z problemem z przerostem prostaty. Mam tutaj bardzo dużo fajnych feedbacków od panów, którzy zaczęli się dzielić swoimi spostrzeżeniami, to zupełnie otwarcie, że ustąpił częstomocz i rzeczywiście po badaniach okazuje się, że wyraźnie zaprzestało się dziać w kwestii rozrostu prostaty. Boże, mam dzisiaj brak słów, mam już zmęczenie. Produkt, który polecamy tak profilaktycznie, jak i już w walce czy przy wspomaganiu leczenia. Następny produkt to szczoteczka z węglem bambusowym. Produkt, który doskonale znacie dzięki zawartemu aktywnemu węglowi. Pomaga skutecznie dezaktywować bakterie znajdujące się w płytce nazębnej. W dużym stopniu również ma wpływ w połączeniu z pastą, z argininą, w likwidacji przykrego zapachu. Bardzo dobrze się komponuje do pasty z węglem aktywnym. No i tak również polecamy. Kolejnym produktem z takich ciepłych nowości jest serum do rzęs i do brwi. No jest takich produktów dużo. Mieliśmy też wcześniej podobny produkt, jeżeli chodzi o wzmacnianie rzęs i zapobieganie ich wypadaniu, zagęszczenie, ale także nabłyszczenie. Niemniej jednak to serum różni się znacznie od wcześniejszego i od tych, po które możemy sięgnąć na rynku albo z których może już korzystamy. Głównie dlatego, że po raz pierwszy zostały zastosowane w serum do rzęs peptydy. Oligocząsteczki, czyli aktywny kompleks składający się z dwóch oligocząsteczek. Jest to pentapeptyd i tripeptyd. Przede wszystkim są to cząsteczki, które działają domacierzowo, świetnie wzmacniają i pobudzają macierz, włoska do działania, czyli do tego, żeby albo wyrosła nowa rzęsa, albo bardziej urosła ta, która jest może mała, niewydarzona, niedożywiona. Tripeptyd zastosowany w tym kompleksie aktywnym
przerywa skutecznie reakcje degradacyjne macierzy, czyli chroni, zwyczajnie mówiąc krótko, chroni rzęsy przed wybadaniem. Pantenol, działanie łagodzące i silnie nawilżające działanie kromeli, czyli wyciągu z grzybka kolejnego, jakim jest trzęsak. Przede wszystkim też ma wpływ na wzrost i wydłużenie, ale pilnuje nawilżenia. I co jest istotne, są dwa składniki łagodzące. Zwykle sera do rzęs są bardzo aktywne i wiele osób nie może z nich korzystać, ponieważ podrażniają śluzówki. Tutaj mamy dwa czynniki, które bardzo mocno łagodzą ewentualny wpływ składników aktywnych. To jest Czekajcie, bo okolicy góry oka. Czy mnie słychać? Słychać teraz, słuchajcie, słychać, bo chwilę był przerwa na łączu Marii. Jest dobrze, słychać cię, Mario. Słychać dobrze. Okej, okay. Musiałam niestety łyka herbaty, bo się zawieszam. Produktem, który jest na razie obiecany, a omawiamy go ze względu na to, że wiele osób o niego się postarało, ponieważ częsty problem u nas innego człowieka to odciski, które często nam towarzyszą, ale także halupcy i ostrogi. Jest to Wuhan plaster na odciski, 4 sztuki w opakowaniu. Doskonale zmniejsza, regeneruje skórę, przeciwdziała tworzeniu dysfunkcji, takich jak rogowacenie i narośle. I to jest związane z tym, że występuje w tym plastrze ekstrakt prokosza barwierskiego. Przede wszystkim zawiera wielonasycone kwasy tłuszczowe, które doskonale pielęgnują i zmiękczają skórę, zapobiegając tworzeniu się zmian typu odcisk. Jest borneol, który otrzymywany jest z kamfory, olejek. Jest to taki rodzaj alternatywy antybiotykowej dla stymulatorów antybiotykowych, czyli jest to alternatywa. Zastąpienie antybiotyków ma takie działanie przeciwbólowe, zmiękczające, przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne. Ten olejek zastosowany ma takie dosyć fajne spektrum działania. Są jeszcze tutaj dwa składniki takie dość unikatowe, brucea i stemona. To są takie ekstrakty bogate w polifenole. Mówi się o nich, że są tak silnymi antyoksydantami, że niszczą nowotwory, a nowotwory to również patogenne zmiany, do których zalicza się narośle podobne do odcisków bądź same zresztą odciski. Stemona z kolei to jest, wytwarza alkaloidy roślinne, które mają silne działanie antyzapalne i przeciwbólowe, co jest istotne przy walce z halucami i z ostrogami. Przede wszystkim łagodzi stany zapalne, wycisza je, a najważniejsze jest to, że nie pozwala na rozprzestrzenienie się tych stanów zapalnych. Czyli możemy taki rozpoczynający się proces tworzenia haluca jakby ukrócić na samym początku. Bardzo ciekawy skład, bardzo skuteczne. Wystarczy na 3-4 godziny dziennie po wymoczeniu nóg powtórzyć powtórka od 6 do 10 razy. Pozwala pozbyć się uporczywych listów, nawet takich z bardzo długim korzeniem, na których pracowaliśmy całe lata. Polecam, sprawdziło się to już u wielu osób i jeżeli ktoś ma problem, to warto w te plastry się zaopatrzyć i skończyć problemy. Kolej
fajna linka, nowość, gadżet, to jest masażer wibracyjny do oczu. Przede wszystkim ma wpływ na to, żeby oczy wypoczywały, czyli poprawia wzrok. Powiem, co mam na myśli. Po całym dniu pracy, czy przy komputerze, czy pracy w ogóle, 15 do 20 minut relaksu z okularami na oczach powoduje, że ostrość wzroku wraca, zmęczenie ustępuje. Jeżeli chodzi o ten gadżet, działa za pomocą trzech rodzajów masażu i jest to masaż pneumatyczny, wibracyjny i podczerwony, czyli cieplny. Posiada również funkcję audio, czyli radio z muzyczką relaksacyjną. Na jakim, jak działa to? Znaczy nie chodzi mi o stronę techniczną, tylko na co działa. Przede wszystkim odpoczynek i zdrowie dla oczu. Pomaga zdjąć zmęczenie i napięcie okolicy oka. Poprawia jakość wzroku i to mogę potwierdzić sama, szczególnie tego wywołanego zmęczeniem przez długie czytanie, długie korzystanie z komputera. Co na to jeszcze? No to sprawdziłam na sobie. Przede wszystkim pozwala wyciszyć się przed snem i wpływa na to, że ten sen jest mocny, taki jaki uzyskuje tylko za pomocą tabletek. Zdjęcie stresu antyoksydacyjnego ze skóry w okolicy oka, zdjęcie obrzęku, zapobieganie tu opadającej powieki, odpoczynek po całym dniu dla oczu niesamowite. Jak można połączyć z produktami do pielęgnacji okolicy oka, czyli takich, które mają działać liftingująco na powiekę i okolice oka. Przede wszystkim na oczyszczoną skórę zakładamy okulary, korzystamy z kolejnych etapów masażu i potem stosujemy środki pielęgnacyjne. Bioretencja, wchłanialność jest dużo większa niż bez takiego masażu, skóra zdjęte napięcie powierzchniowe poprzez zdjęcie tego stresu oksydacyjnego związanego ze zmęczeniem i napięciem całego dnia i ułatwia to pielęgnację i też poprawia mocno wchłanialność produktu. Można to sprawdzić, rzeczywiście wchłaniają się dużo lepiej, dużo szybciej i można szybciej osiągnąć efekt skóry wypielęgnowanej w okolicy oka. Warto sobie taką odrobinę luksusu zafundować i tak w ramach takiego domowego spa, nie tylko domowego, z takiego wibromasażu skorzystać. Wiem, że korzystają z tego ludzie w różny sposób, dzielą się i wrażeniami, i urządzeniem ze swoimi klientami, konsultantami, to wszystko jest możliwe po to, żeby przede wszystkim pokazać efektywność, ale także pomóc dobrać właściwie produkty i zwiększyć ich działanie. Kolejnym produktem, który wzbudził od samego początku bardzo dużo fajnych emocji i okazuje się, że jest nieodzowny o tej porze roku, bo wchodzimy w czas alergii wiewnych. Także to wszystko to wiąże się z pyleniem. Odbija się na tym, że nasz nos jest niedrożny. Możemy w tej chwili o tym zapomnieć i w prosty sposób sobie dopomóc. Energia ki to jest energia, która jest potrzebna człowiekowi do tego, żeby był zdrowy, żeby normalnie funkcjonował. Podstawą jest jej bezproblemowy, niczym nie zakłócony przepływ przez nos. Ona powinna dostawać się do naszego organizmu poprzez swobodne oddychanie przez nos, nie inaczej. Zatkany nos to zaburzony przepływ tej energii,
I mędrcy ze wschodu twierdzili, dalej twierdzą, że człowiek, który ma dłużej zatkany nos, to po czasie zaczyna chorować. I to schorzenia mogą, towarzyszące mogą być różne. Olejek ten jest mieszaniną olejków eterycznych, który masowujemy 2-3 razy dziennie z skrzydełka nosa i na czubek nosa. Dzieciom wsmarowujemy, wklepujemy, wmasowujemy na piersiach. No i przede wszystkim unikamy tego kontaktu ze skórą wrażliwą, chociażby oka, dlatego że jest tutaj dużo olejków eterycznych, bardzo silnie i skutecznie działających. Przede wszystkim jest to olejek z bodziszka, lawendy, z mięty pieprzowej, ale także, co najważniejsze, z eukaliptusa gałkowego, który zapobiega stanom zapalnym i zwalcza wszelkie infekcje. I drugiej odmiany eukaliptusa cytrynowego, który działa antygrybico, antyseptycznie, antybakteryjnie. Pomaga zwalczyć stany zapalne i doprowadzić do silnej regeneracji. Drzewo herbaciane i inne składniki aktywne to są olejki, które działają leczniczo, regenerująco, zapewniają bardzo skuteczną aromoterapię, ale nie tylko. I pozwalają tym osobom, które walczą z wiecznym katarem, muszą stosować sterydy, zrezygnować z tego ostrego środka farmakologicznego. Kolejny produkt to jest Vidi Krem, podkład korekcyjno-tonujący, skierowany do pielęgnacji skóry mieszanej oraz tłuszczu. Przede wszystkim chodzi tutaj o dobranie produktu, który bardzo trudno jest dobrać osobom z przetłuszczającą się skórą. Chodzi o ten efekt świecenia, który występuje bardzo szybko przy nadmiarze sebum. Trudno jest dobrać skuteczny środek matujący, taki, który docelowo nie wywołuje i nie pobudza nadprodukcji sebum. Vidi Krem, czyli krem działający w 4 krokach, nawilżanie i silna, znaczy głębokie nawilżanie i pielęgnacja z tym związana. Dalej korekta skóry, wyrównywanie zmarszczek i doprowadzenie do jednolitej stonowanie, utrzymanie jednej tonacji skóry. No i ten dodatkowy aspekt, który w tym produkcie nowym uzyskujemy, a mianowicie matowanie skóry. Tak, skład aktywny tego produktu pielęgnacyjnego jest identyczny jak u szonu czerwonego. Różnica polega na jednym składniku, a mianowicie jest tutaj zastosowany kompleks absorpcyjny z aminokwasem matującym, jakim jest lizyna, która pobudza syntezę kolagenu i zapobiega jego degradacji. Czyli mamy w tym produkcie dodatkowy składnik, bardzo unikatowy, ale bardzo również skuteczny, jeżeli chodzi o efekt matowania. Betaina, pamiętamy, wypełniacz zmarszczek, naturalna betaina uzyskana z buraka cukrowego. Dodatkowy składnik, który też nie jest bez znaczenia o tej porze roku, a mianowicie naturalny, mineralny protektor przed UVA i UVB. No i silna antyoksydant. Doskonały produkt. No i nareszcie skierowany do pielęgnacji tej bardzo problematycznej skóry, do której trudno jest dobrać produkty skuteczne, pielęgnacyjne. Chciałabym jeszcze dzisiaj, ponieważ zaczyna świecić słonko i operować coraz efektywniej, wrócić do produktu, jakim jest nasze mleczko, balsam do opalania SPF 30. O co chodzi w opalaniu? Jest wiele protektorów naturalnych,
prawda? Ale takie, które chronią nas przed UVB, czyli przed promieniowaniem, które wywołuje tak zwany rumień przy dłuższej kąpieli słonecznej może wywołać poparzenia. Natomiast niewiele produktów nas chroni przed UVA, czyli przed fotostarzeniem. Poza poparzeniem jest ważna też ochrona przed penetracją promieni w głąb skóry i ochroną przed tym, żeby niszczyły kolagen i elastynę, a przez to działały starzeniowo, mocno przyspieszały proces starzenia naszej skóry. Produkt o tyle ciekawy, że ma bardzo delikatny i pielęgnujący skład, drodzy Państwo. Pantenol, czyli zmiękczanie i taka opieka skóry o silnym działaniu łagodzącym. Alantoina zwiększa regenerację i również mocno chroni skórę. Witamina E to wiadomo, ale beta-karoten. Silna ochrona antyoksydacyjna, czyli na bieżąco wyłapywanie czego? Wolnych rodników po to, żeby zapobiec fotostarzeniu naszej skóry. Naturalny konserwant, bo to jest fenoksyetanol, czyli zielony konserwant pozyskany ze skórek owoców południowych i unikatowy składnik, na który często nie zwracamy uwagi i nawet o nim nie wiemy, jakie ma działanie, a mianowicie jest to ekstrakt z kumaryny, która absorbuje promienie ultrafioletowe, działa również antygrzybiczo i antybakteryjnie, zabezpiecza przed poparzeniem słonecznym, dając ochronę przed, drodzy Państwo, rakiem skóry, czyli przed rakiem czerniakiem. Są badania, które potwierdzają takie, a nie inne działanie kumaryny. Drodzy Państwo, trzy naturalne konserwanty, nie konserwanty, tylko filtry, bardzo fajnie opiekujące się naszą skórą, tworzące SPF na poziomie 30, doskonały skład tłuszczowy, czyli baza olejowa, to jest masło shea, czyli świetne działanie pielęgnacyjne. I benzofenon jako dodatek, czyli jako drugi filtr chroniący przed UVA. Pełne zabezpieczenie słoneczne. Oczywiście warto pamiętać o tym dodatku, który chroni nas przed tak często teraz pojawiającym się i wychodzącym po czasie na naszej skórze rakiem czerniakiem. Czyli zobaczcie Państwo, naturalne zabezpieczenie, o którym nawet nie mieliśmy pojęcia, a właściciele i ludzie, którzy ten produkt nam stworzyli, o tym pomyśleli. Są jeszcze szminki z tak zwanej różowej serii, czyli pomadki, które bardzo mocno regenerują, odżywiają i nawilżają. Bogate w witaminę E, nie zawierające żadnych konserwantów, w składzie zawierające natomiast wiele cennych olejów. Olej rycynowy, który świetnie zmiękcza, nawilża i regeneruje. Candelilla cera, czyli wosk pozyskany z wilczą mlecza. Bardzo, że tak powiem, terapeutyczny wosk, chroniący przed pękaniem, ale candelilla cera również zabezpiecza antywirusowo, czyli chroni, w dużej mierze chroni przed wirusówka na ustach, co to jest? Zapomniałam, jak się nazywa, no, zimno na ustach, to jest, jak to jest? Zapomniałam, opryszka, tak, zapobiegam, opryszka, przepraszam, ale ja już dzisiaj naprawdę zawieszam się coraz częściej. Tylko informacja dla osób, które zwracają uwagę na dodatki pochodzenia odzwierzęcego, czyli weganie, no nie będzie to dla nich pomadka, ponieważ jest niewielki dodatek lanoliny.
która łagodzi, nabłyszcza, regeneruje, ale także natłuszcza i zapobiega pierśnięciu ust. Jest też olej żożoba, wosty z palmy Kopernika, no i też tlenek tytanu jako naturalny filtr przed UVA i UVB. Jeżeli chodzi o nowości, to wszystko. Jeżeli są jakieś pytania, to poproszę. My chyba mocno przekroczyliśmy czas. Nie aż tak mocno, wsłuchujemy się tutaj i z uwagą śledzimy, aczkolwiek jednak rzeczywiście pojawiło się kilka pytań, ja zanotowałam, Mario, i oczywiście takich pytań, które stricte są związane z dzisiejszym tematem, a więc pierwsze pytanie Mirki, czy można stosować mezoroler z tym serum hialuronowym, czyli wcześniej mezorolerem, następnie serum? Można, z tym, że tak naprawdę jest to najlepszy produkt jako produkt końcu, jako produkty kontaktowe do naszego fototonera. Tam najlepiej się sprawdza. Poza tym zapewniam, że to serum hialuronowe wchłania się o tej porze na, wystarczy tylko skórę spilingować i skóra pije bez względu na to, czy ma się lat 35 czy 60. Uwierzcie, że tak to działa. Można, nie ma problemu, można połączyć, jeżeli chcemy sobie jednocześnie zabieg masaż mezorolerem zrobić. Z tym, że wydaje mi się, że to jakby zbyteczne, bo ten produkt wchłania się błyskawicznie. Drugie pytanie. Czy potwierdzasz, że trądzik różowaty jest przeciwwskazaniem do stosowania maski złuszczającej aloesowej? Tak, jak najbardziej. Trądzik różowaty, także AZS, także naczyniowa skóra, to są raczej skóry, do których ta maska absolutnie nie jest skierowana. Dziękuję. Czy tonik aloesowy dla skóry plus 35, ja, wiadomo, że i wtedy może być skóra mieszana ze skłonnością do przytłuszczenia się, ale tutaj niezależnie chyba od wieku możemy stosować ten tonik. W miarę potrzeb, tak? Jak najbardziej. Często skóra mieszana czy skóra tłusta dotyczy późniejszych lat życia. Znam wiele kobiet, które są i po 50 i borykają się z takim problemem. Używają tego toniku do, jak one nazywają, przemywania, przecierania skóry. Szczególnie w sytuacjach, gdzie nie mogą całkowicie zmyć makijażu, tylko chcą go odnowić i zlikwidować efekt świecenia. Wróćmy na chwilkę do szamponu z ekstraktem Pushy. Czy można go polecić osobie cierpiącej na atopowe zapalenie skóry głowy? Czy poleciłabyś jakiś inny szampon szczególnie? Znaczy tak, jeżeli przy atopowym zapaleniu występuje jednocześnie łupież i swędzenie skóry głowy, jak najbardziej. Jak najbardziej. Bardzo, bardzo fajny skład, chociaż nie byłby to produkt do stosowania codziennego ze względu na dodatek imbiru, który bardzo mocno pobudza krążenie skóry głowy, przez co lepsze jest dotlenienie, lepsze odżywianie, ale może taką skórę atopową na dłuższą metę podrażnić. Dzięki. Ale po to, żeby zlikwidować łupież albo uporać się z spędzeniem takim dokuczliwym i skorzystać z tego kimbazolu to jak najbardziej. Kolejne pytanie. Gdybyś mogła wymienić przeciwwskazania do stosowania wibromasażera do oczu, jakie są takie na pewno oczywiste przeciwwskazania? Na pewno wszystkie schorzenia dotyczące oczu, czyli operacje, nadciśnienie w tętnicze wokół, wytrzeszcz oka w chorobach związanych z tarczycą i jakaś, to w zasadzie wszystko, operacje, nadciśnienie, wytrzeszcz. Czyli na przykład regulowanie. Ja myślę, że jaskra też.
Jaskra też, jak najbardziej. Ja na pewno osobom, które mają jakieś poważne problemy ze wzrokiem, nie myślę, że wady wzroku typu krótkowidz, dalekowidz, nie. Myślę o takich, które no, wymagają jakiegoś poważnego leczenia i lekarstw, głównie mówię, związane z nadciśnieniem w oku. I no, oczywiście osoby, które... No i trzeba pamiętać o tym, żeby zdejmować soczewki, o, bo ktoś tam w soczewkach tak, też tak. Również pojawiło się tutaj na czacie taka podpowiedź. A czy po operacji regulowania zeza na przykład, no to już jest operacja, tak? Więc, nie, więc raczej skonsultować. Po samej operacji na pewno nie, ale później spokojnie. Teraz pytania tutaj bieżące. Czy mogłabyś powiedzieć, jak konkretnie stosować ten olejek do inhalacji nosa? Już mi się to pytanie, chwileczkę, przeciągnę tylko czas. Czy olejek do smarowania nosa można stosować jako inhalację, do, na przykład wkraplając do nebulizatora? Tak, jako inhalację jak najbardziej, jak najbardziej. Bardzo fajnie oczyszcza górne drogi oddechowe. Także, żeby uwalniało się małemu dziecku i uzależniało górne drogi oddechowe. Na piersiach masowujemy, a normalnie wcieramy na zewnętrzne płatki nosa i na sam czubek nosa, omijając śluzówkę nosa, żeby jej nie podrażnić. Bo jednak stężenie tych olejków jest bardzo duże, to jest koncentrat. Tak. Ale skuteczność jest niesamowita, drodzy Państwo. A jaką? Po prostu działanie z jaką ilość proponujesz do inhalacji, tak ile zaaplikować? Ja nie powiem tego, jeszcze nie robiłam tego, nie sprawdzałam w żaden sposób. Świeży temat, od kilku dni. Na pewno to przetestujemy, sprawdzimy i wtedy odpowiemy na takie techniczne pytania. W tej chwili nie wiem. Nie wiem, nikt nas nie sprawdzał, też nigdzie nie doczytałam. Więc no, tutaj nie podpowiem. Wydaje mi się, że no, trzeba by trochę poeksperymentować. I tak samo to, czy dzieci mogą stosować, to już właściwie powiedziałaś, do nacierania, ale tak, czy do inhalacji? Tak, mogą, tak. Moja wnuczka właśnie dostała taką kurację. Ona jest zakatarzone dziecko, takie niespełna 3-letnie. No i rzeczywiście, ulga przestała pociągać nosem i aż zaczęła właśnie mówić. Zdziwić się, że już jej tutaj nic przeszkadza w nosie. Super, to ja jeszcze ostatnie pytanie i proszę Was, kochani. Także zatoki. I zatoki, o, dobra informacja. Tak, to się też z tym wiąże. Bardzo szybko zaczął występować taki ból towarzyszący założonym zatokom i tej takiej, no założone tutaj wszystko w nosie i wyżej, nie? Dobra informacja. I ostatnie pytanie, kochani, proszę Was, bo Maria już też jest troszeczkę zmęczona i dajmy jej odpocząć. Jedno pytanie jeszcze odnośnie płatki męskiej. Czy również możemy polecić w przypadku hemoroidów? Jako dodatkowa. Wydaje mi się, że nie zaszkodzi, ale tak naprawdę tutaj są składniki, które działają antyzapalnie i przede wszystkim czuwają nad tworzeniem patogenów, czyli nad tworzeniem komórek, które powodują wzrost prostaty, no i dalej wpływają na zmiany związane z częstomoczem i innymi przykrymi dolegliwościami uporczywymi. Jeżeli chodzi o żylaki odbytu, to no, mamy tutaj rozwiązanie w postaci płatki 49, które jest naprawdę sprawdzone. No i dodatkowo arginina z wolupty i dodatkowo sawito. Są takie produkty, które sprawdzają się i przyniosły już no, na efekty uzyskaliśmy.
w takich trudnych przypadkach, jeżeli chodzi o hemoroidy. Mario, to chyba wszystkie pytania, które udało mi się tutaj zanotować. Bardzo, bardzo dziękujemy Ci wszyscy. Cenną wiedzę, jaką się z nami dzielisz. Dużo się dzisiaj nauczyliśmy, dużo skorzystaliśmy. Oczywiście prezentacja będzie dostępna dla Was wszystkich. Będzie również to nagranie zamieszczone na naszym kanale Tiandy Eco Global, także każdy z Was będzie mógł do niego wrócić. Potniemy trochę te miejsca, gdzie przerywało i myślę, że jeszcze w tym tygodniu będziecie mogli korzystać i odsyłać na Tiandy Eco Global osoby, które dziś nie mogły się z nami połączyć. Mario, dziękujemy Ci serdecznie. Tutaj podziękowania płyną z czatu od wszystkich dla Ciebie. Pozdrowienia. Także... Ja dziękuję również i przepraszam, że się zamieszałam, ale dzisiaj już dzień naprawdę dla mnie był bardzo długi. Ale wszyscy piszą, że przepięknie, Mario, przepięknie i wszystkim bardzo, bardzo się podobało. Także oby jak najwięcej takich szkoleń. Na to czekamy. To jest nam bardzo, bardzo potrzebne. A teraz żegnamy się, kochani, z Wami, życząc Wam spokojnej nocy i Tobie, Mario, odpoczynku. No i widzimy się na kolejnym spotkaniu online. Pierwsze po kolei to tu poniedziałek. Poniedziałek dla początkujących o godzinie 20 i o 21.15 wieczór biznesowy z Mirkiem. Dobrej nocy wszystkim. Ja również życzę spokojnej nocy. Do zobaczenia, do usłyszenia.